Why do you come? Halo. O, hej. Dzwonisz w jakiejś sprawie, czy tak po prostu? To pierwsze. Znalazłem w sieci twoje ogłoszenie w sprawie Swedenborga Riviery. Aha, to... Cholera, zupełnie o tym zapomniałam. Czyli co, to już nieaktualne? Znaczy, wiesz, nadal bardzo chcę zrobić o tym materiał, więc jeśli zdołasz znaleźć cokolwiek nowego na temat Swedenborga, to stawiam kawior i szampana. Ale nie robię sobie przesadnych nadziei. Okej. A co ci się udało ustalić na jego temat do tej pory? W skrócie? Gówno. Aha. A nie w skrócie? No cóż. Wygląda na to, że Swedenborg Riviera to nie tylko radykalny ekonomista i filozof, ale też zajebisty netrunner. Ciekawe. Powiesz coś więcej? Mogłabym, ale to strata czasu. Koleś jest nie do odnalezienia, mówię ci. Nie zaszkodzi spróbować. Proszę, proszę, ale dzisiaj tryskasz optymizmem. No dobra, niech będzie. Zainteresowałam się tym tematem tak z rok temu, po tym jak jeden z fanów Swedenborga wrzucił koktajl Mołotowa do oddziału Helvetii. Próbowałam znaleźć do faceta kontakt i nic, po prostu ściana. Wynajęłam prywatnego detektywa, ale wrócił z pustymi rękoma. A gadałaś z jakimś netrunnerem? Może dałoby się... Oczywiście, że gadałam. Za kogo ty mnie masz? Udało mi się prześledzić sygnał do Santo Domingo. Wynajęłam prywatnego detektywa, ale wrócił z pustymi rękoma. A adres IP powiązany z kontem?
Znaczy, na pewno używał demonów maskujących, ale jakiś ślad zawsze zostaje. Proszę, proszę. Widzę, że mam do czynienia z profesjonalistką. Tak, tego też próbowałam. Udało mi się prześledzić sygnał do Santo Domingo, ale nie byłam go w stanie przypisać do konkretnego adresu. A domów, jak wiesz, jest tam sporo. Popytałam lokalsów, czy ktoś coś widział, coś wie. Obiecałam kasę i nic. A więcej tropów nie miałam. Rozumiem. Słuchaj, prześlij mi koordynaty ostatniego datatermu, po którym szedł sygnał, okej? Rozejrzę się. W najgorszym razie stracę godzinę, w najlepszym... kto wie. A skoro nalegasz, czemu nie? Ale serio, Vi, nie nastawiaj się, że pchniesz sprawę do przodu. Pa. Co się tak uwzięłaś na tego Swedenborga? Myślisz, że jak go znajdziesz, powie ci, jaki jest sens życia? Oszczędzę ci zachodu. Życie nie ma sensu. Z tobą we łbie na pewno. Przestań pieprzyć, bo aż mi szumi w uszach. Szumiało już wcześniej, zanim zacząłem gadać. Ale tak, oczywiście, zwal wszystko, co złe na mnie. Czekaj, czekaj, cicho. Muszę się rozejrzeć. Piracki router. Myślisz, że to sprawka Swedenborga? Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Sygnał pokrywa się z tym, który tropiła Nancy i prowadzi dalej na Badlandy, jak serwer Tylko Proxy. Mi nie mów, że tam teraz pójdź, bo to jedna wielka strata czasu. Chuj ci obchodzi ten cały Swedenborg. Żyga truizmami rodem z pamiętniczka egzaltowanej nastolatki, a cały świat się tym branzluje. Trójpodział władzy to lobotomia na ciele ludzkiej autonomii? Co to ma kurwa w ogóle znaczyć? A, już rozumiem, o co chodzi. Po prostu jesteś zazdrosny. Zazdrosny o Swedenborga? Pojebało cię? By to jego wzięli na sztandary wszyscy anarchiści i antysystemowcy. A ty grałeś w podrzędnych klubach dla garstki naćpanych nastolatków. Gówno wiesz i gówno rozumiesz. Szerokiej kurwa drogi. Nie podoba ci się, to się cicho. O, tak, to jest dojrzała odpowiedź. W ogóle to zatkaj uszy i rób ble, 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 jak coś mówi. Szerokiej kurwa drogi. Ej, no kurwa, bez jaj. Sygnał prowadzi tutaj. I znów się urywa. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Jakoś zniknął mi z radaru. Spróbuj. Tak? Niech to się... Zaporowy!
bawimy się! Ogarnijcie! Ua! Zaporo... Nie! Nie! Proszę! Rzucam odłokowy! To jest. Może tam koło przyczepy. Cholera, kolejny router. Ten twój cały Swedenborg ceni swoją prywatność. O, myślałam, że się obraziłeś. Bo się obraziłem. Ale wiesz, z kim innym nie pogadam. Mogę co najwyżej przeglądać twoje wspomnienia. Od tego wybacz, zbiera mi się do mdłości. No dalej, hakuj, czy co tam masz zamiar robić. Niech się coś chociaż dzieje. Sygnał prowadzi dalej, do kolejnego terminalu. Mam wrażenie, że ktoś tobą pogrywa, Vi. Że tak będziesz jeździć od miejsca do miejsca, jak potem połączysz kropki na mapie, wyjdzie z tego wielki kutas i tyle. Przekonajmy się, w drogę. To by się na pewno wpisywało w twoje poczucie humoru. A żebyś wiedziała, ten kutas byłby pierwszym dziełem Swedenborga, które ma jakikolwiek sens. Tylko pewnie dałby mu jakiś pretensjonalny tytuł. Na przykład Fallus Patriarchatu na straży toksycznej męskości. Co myślisz? Że pora jechać dalej. Wreszcie, cholera. Patrz,
Z takiej odległości nawet Night City wygląda ładnie. Kurwa. Niech zgadnę. Kolejny router? Moja teoria o kutasie wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. I co? Sygnał prowadzi w kolejne miejsce? Co? Ty, a może to jest właśnie wielka mądrość Swedenborga? Życie to podróż. Sensem pielgrzymki nie jest cel, tylko droga. W sumie jest w tym jakiś sens. Boże, Vi. To jest filozofia dla ubogich. Czy ty przeczytałaś w życiu jakąś książkę? Zresztą nie odpowiadaj. Chyba nie chcę wiedzieć. Brzmi jak straszne pierdolenie. Wreszcie się w czymś zgadzamy. To dokąd prowadzi kolejny trop? Do centrum Hatha Yogi w North Oaks? Do klasztoru w Tybecie? Nie, do wesołego miasteczka. O, a to ciekawe. Tu ślad się urywa. Czyli co? Facet chowa się gdzieś tutaj. Może. Może znajdziemy kolejny router? Okaże się. Ciekawe miejsce. W sumie dobrze współgra z twórczością tego typa. W sensie? Że ten Luna Park to też karykatura ekscesów kapitalizmu? W sensie, że to też prymitywna rozrywka dla idiotów. To narzędzie kolonialnej opresji umysłu. Podziały klasowe to mejoza anarchii. Ale co to do cholery jest? Jak to co? Swedenborg Riviera! Gratulacje! Znalazłaś proroka Night City! A to dobre! Filozof w skrzynce! Na korbkę! Wrzuć mu parę baksów, może rzuci kolejną maksymą. Ale jak to w ogóle możliwe? Nie mam zielonego pojęcia. Jezu, Vi, ależ to jest piękne. Pół sieci spija mądrości wyplute przez manekina w szklanej gablotce. Szuka w nich drugiego dna, analizuje, kłóci się o poprawną interpretację. Warto było przeleżeć 50 lat na Jasy, żeby to zobaczyć na własne oczy. Spotkasz przystojnego lobbystę, kiedy najmniej spodziewasz się brutalnej rewolucji klasowej. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Muszę się rozejrzeć. Ktoś musiał grzebać przy tej maszynie. Poważnie? A może tam w środku jest pajac, który bardzo chciał zostać prawdziwym chłopcem? Patrz, ktoś ten automat podłączył do sieci. No to na co czekasz? Zobacz, co można wyczytać z tych kabli.
Okej, okay, czyli jeśli dobrze rozumiem, ktoś zhakował automatycznego wróża, podmienił mu algorytm, żeby zamiast przepowiedni składał antysystemowe maksymy. A potem podłączył go do sieci przez system routerów, które maskowały, skąd idzie sygnał. Genialne, po prostu genialne. Damy radę tego kogoś znaleźć? Chciałbym typa wyściskać. Obawiam się, że to niemożliwe. Pierwsze, nie zostawił żadnych śladów. Po drugie, ty nie żyjesz, John. A, tak. Jak się dobrze bawię, zdarza mi się zapomnieć. Ej, Vi, nie odłączaj go, co? Daj spokój, Johnny. Przecież nie pozbawię Night City najwybitniejszego filozofa. Racja. Zdrowie Swedenborga nie wierzy. Środki żyje. Produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. Twoje szczęście odmieni się, gdy środki produkcji popłyną szerokim strumieniem endorfin. Zapisujesz? Przecież to trzeba zachować dla potomności. Kapitał to krew globalnego systemu opresji. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. Kapitał to krew globalnego systemu opresji. Żart powtórzony 1000 razy przestaje być śmieszny. Nie, nie, czekaj! Vi. No i wszystko popsułaś. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Pozwól swoim myślom tańczyć pożądliwą rumbę do akompaniamentu akordeonu szczęścia. Co? Co ty? Ciekawe, co na to jego fani! Ech, Vi! Wiem, że nie zawsze tam po drodze, ale masz swoje dobre strony, dziewczyno! Femki gromadzą obłoki wykresów wyplute z kloaki finansowej karuzeli. Bądź jak tłusty narwal w rui, wśród parzącego lodu. Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. Pozwól swoim myślom tańczyć pożądliwą rumbę do akompaniamentu akordeonu szczęścia. O, Vi, niech zgadnę. Dzwonisz, żeby powiedzieć, że masz dość walenia głową w mur? Dokładnie. Człowiek jest nie do znalezienia. Nie zostawia śladów. No widzisz, mówiłam. Jednak ma się tego dziennikarskiego nosa. Tak czy siak, dzięki, że przyjrzałaś się sprawie i do zobaczenia. Trzymaj się, Nancy. No, tak nie do końca. Coś jednak ustaliliśmy. Jacy my? Ktoś ci pomagał? Nie, sorry, przejęzyczenie. A Swedenborg to jeden wielki żart. Co? Jak to? To automat. Bot, który łączy losowe słowa w pseudomądrości. Ktoś go podłączył do sieci i się pewnie z nas naśmiewa. Cholera, Vi! To jeszcze lepsza historia niż myślałam. Przyjrzę się temu. Aha, no i zaraz prześlę obiecaną kasę. Dzięki, pa! Naprawdę? There's been a rebellion, sir. Don't worry, the situation is under control. I'm sorry, sir. It's time for you to leave.